Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i witam was w czwartym odcinku z Infestation Survival Stories. Dzisiaj będę rozgrywał z... No, siema, jestem Usior. Z tym, z którym oczywiście tam parę odcinków z BFA3 nagrałem, to się zgadaliśmy na też Infestation. Na początku miałem ci mówić, żebyś nie kupował, bo ktoś niby rozsiał plotkę, że a to za dużo cheaterów i gra upadnie. A guzik, prawda? No. Tylko po prostu po to, żeby jak najmniej graczy kupowało. A właśnie, teraz pytanie do ciebie, bo ty zapewne pierwszy raz to grasz i na pewno nie No, odpowiesz mi tylko na ty. to pytanie. A czy wiesz co, może pytanie ci zadam, a ty mi na to odpowiesz pod koniec gry. No. Najwyżej ci przypomnę, co będziesz uważał na temat tej gry, jaka będzie twoja opinia, to No jakby to za... wiesz co, to może przy końcowym takim podsumowaniu powiem, bo po Dobra, paru to... minutach gry nie można tego cenić. No Wiem, ale ja. dlatego właśnie ci już tak na przyszłość zadałem pytanie, żebyś mógł mi potem najwyżej to jakoś objaśnić, czy ci się ta gra podoba, czy nie. Na razie to musisz... Po prostu doświadczyć tej gry trochę. No, No. ponieważ ja już trochę mam gry za sobą, choć dużo nie gram w Warzy, ale tak na oko to może już tak z 50 do 100 godzin już mam rozegranych. No to trochę. No troszeczkę już jest, więc nieco już mam wiedzy na temat gry, doświadczenia. Choć może nie jestem profesjonalistą w tej grze, ale no. Przy okazji właśnie jeszcze w najbliższym czasie miałem okazję doświadczyć tego gigantycznego zombiaka, który no po prostu mnie zaskoczył. No właśnie widziałem w pierwszym odcinku. Tak, nawet Musiał być naprawdę ciężki, skoro nawet lekki karabin, no nie? Na niego nie zadziałał. Jak to tam się powiem nazywa? ci, że trzeba by było go ubić w kilku. Powiem No. ci, że nawet w dwóch by było ciężko, choć już by mogłoby coś wtedy zadziałać. No i zacząć z odległości, no nie? Ta, najlepiej jakby to była snajperka, to już wtedy jest pewne, że jeden by nawalał z karabinku, który by mu zadawał mniejszy damage, a druga osoba by go z dalszej odległości, ale wtedy by była większa szansa na zgon tego mutanta. No, a ciekawe, co się właśnie dzieje po zabiciu jego, czy dajemy jakieś temy, czy nie? No, podobno dropią z niego jakieś itemy i to porządniejsze niż normalnie u zwykłych zombiaków, bo tylko u nich wypada kasa, ale to nie ciągle, to randomowo wypada ta No, tak kasa. szczerze, to się właśnie zastanawiam, po co jest ta kasa, no nie? Powiem ci tak, jak jej trochę nazbierasz, Mhm. to możesz kupić sobie, nie wiem, plecak, nie wiem, cokolwiek. Czy Tak to szczerze, to prowiant? sorry, że ci przerwę, ale widzę już ten właśnie patch heal. Jak to tam No, hit heal. właśnie odchodzę z Hill Ranch i idę w twoją stronę. Znaczy, spotkajmy się na drodze od Okej. Border City do Whitestone. No to okej. I wtedy zaplanujemy Co dalej, no naszą nie? podróż. Bo wiesz, teraz będziemy we dwóch grać i we dwóch konstruować nasze przetrwanie. Więc No. tutaj teraz trzeba będzie nieco współpracy wciągnąć w tą grę No ale survivalową. no w takiej na pewno chyba raźniej jest we dwójkę. No i myślę, że będziemy już w dwójkę i nawet więcej Że ciągnąć. chociaż przetrwamy dwa odcinki. Ten odcinek chociaż przetrwamy. No, Też nie wiadomo. bardzo bym chciał, bo byłem bliski wczoraj. No, brakowało mi tam z 9 niecałych minut, aby tego dokonać, ale no niestety już przy mojej lekkomyślności i zmęczeniu całkowitemu, no już nie wiedziałem co robię, no to zrobiłem już co po prostu musiałem, no to ostatnie strzały z Krugera Mini 14 i ewidentne No, zgony. widziałem tą sytuację. No to przynajmniej dobrze, że byłeś świadkiem tego, że to zobaczyłeś. To skontrolować. Nie, no bo zwiedziłem cztery lokacje,
Szczerze mówiąc, i tak nie miałem nic ważnego do stracenia. No, w sumie. Bo to był tylko co? Mini teddy bear plecaczek. To tam miałem Kruger Mini 14, 1911, pistola. No i właśnie To. chyba w tej... Ale miałem właśnie tego Reaper Kita. Ten co. W tych dwóch Taki. ostatnich lokacjach się chyba najbardziej dorobiłeś. Tak, i Reaper Kit, ten takie urządzenie przenośne do naprawiania broni. No, tego chyba najbardziej było szkoda. No, powiem ci, że to akurat dobra. Jeszcze w poprzednim odcinku to miałem large backpacka, 35 slotów. Nie, czekaj. No. Chyba tak, albo 24 sloty i 35 kilo ciężaru. Chyba tak Znaczy... właśnie, 24 sloty i 35 kilo ciężaru. No właśnie to fajne jest, tylko że szkoda trochę tego plecaka, ale... Ale powiem ci, że jakoś no, musiałem to przeboleć, bo wiedziałem, że w tym całym Smallville napotkam zagrożenie, bo to było pewne. O, słyszysz strzały? Nie, ja nie słyszę. Bo właśnie ja już słyszę. I powiem ci, że muszę być czujniejszy. No ty już jesteś prawie przy tej drodze, ja tam mam więcej drogi, no ale mam nadzieję, że to się nie stanie ze mną długo. Jak coś, to idę dalej w twoją stronę w sumie. To powiem ci tak. Super Zombie in Campus. No dobra, cieszę się, że w Campus macie super zombiaka. Ciekawe, czy go w ogóle załatwią. No. Kurde, muszę w ogóle paść na ziemię i najlepiej jak będę się czołgał. A czemu? Nie, bo te strzały, serię strzał słyszę ciągle i wiesz. Jak się położysz, to jest mniejsza szansa na to, że mogą cię te naboje trafić. Znaczy, no To tak. strzelają do ciebie? Znaczy, to nie wiadomo, gdzie strzały padają. To jest najgorsze. Ty tylko je słyszysz. To co, to idziemy do tego Winestone Mountain, czy właśnie stamtąd uciekamy? To wiesz co, Bo skoro słyszysz całe, no to chyba nie jest za dobrze. powiem ci tak, we dwóch moglibyśmy już przeszukać tego Winestone Mountain, tylko i tak musi być uważni. Ostrożność jest ważna i dobre oko. No to chyba jak już będziemy mieć te pół godziny nagrania, to możemy chyba skończyć, jeżeli umrzemy. Tak jak miał Słyszałem 7 sekund. snajperka. Oj, to chyba lepiej się czołgać. No wiem, właśnie teraz padłem z powrotem tutaj. Znowu słyszę. Słyszałeś, to już musiałeś słyszeć. To czekaj, ja może sobie podgłośnię dźwięk, tylko boję się teraz, żebym też... Ciągle snajper. Najpierw karabinki słyszałem, a teraz snajpera. Kurde. A najbardziej obawiam się, że w Whitestone Mountain może być ten snajper. Albo gdzieś w oddali. No powiem ci szczerze, że już jestem prawie na drodze, tylko tak szczerze, jak słyszę tą sytuację, którą ty mi mówisz, to chyba nie jest najlepiej. No wiem, dlatego też zastanawiam się, czy nie lepiej by było uciec gdzieś indziej, dalej. Ja jestem już praktycznie na drodze do tego do mountain. To Teczka. czekaj, to już idę w twoją stronę. Gdzie jest ta droga, bo ja jestem prawie na niej, a jej nie widzę. Patrz co chwilę na A jest. mapę. No wiem, właśnie co chwilę patrzę na mapę i ty widzisz, na której ja jestem, no nie? Tak, bo widzę takiego ludzika żółtego, to przecież w końcu cię zaprosi. No, Kurde. wiem. Co się stało? Nic, dalej strzelaniny. No, to chyba nie najlepiej. To wiesz co? No. Ja bym miał, nie wiem, jakąś latarkę czy coś, to bym mógł sobie przybliżyć, ale tak to nie mam nic. No właśnie ja mam latarkę, bandaże i O, trochę to. A skąd masz tutaj. bandaże? Bandaże, no dostałem, jak rozpocząłem grę. Nie wiem, Aha, no nie wiem tak. czemu. Czy Okej. tak jest zawsze, jak się rozpoczyna? Spoko. To czekaj, wiesz co?
No ja już jestem w tej drodze do tego i nie wiem, czy tam iść. Idziemy tam, czy raczej nie. Wiesz co? Będziemy musieli na jakieś 20 minut przerwać. Co? Okej, już wróciliśmy po tych 20 minutach przerwy od mojego zgonu. Chwilę se tam pogadaliśmy i tak dalej. Już cię widzę na mini mapie. O, ty jesteś tak już niedaleko Whinstone Mountain, to wiesz co? To ja już idę w twoją stronę ponownie. Zaczekaj, to ja też już idę. To chyba raczej nie warto by się było pchać do tego dużego miasta, no nie? Do Boulder City powiem ci na pewno nie, bo to No. w ogóle odpada. A mówiłeś coś o Whinstone Mountain, tylko właśnie w tym miejscu snajper mnie zabił. Nie wiem No jakim to. cudem, ale dostałem. To Tak co, nie. to idziemy tam, czy jak? Powiem ci, że Whinstone Mountain jest o wiele mniejszym miasteczkiem i tylko chodzi o to, czy nie będziemy słyszeć padających Ciało, no strzałów. nie? To właśnie. To musimy. Jeżeli tam nikogo nie będzie, to możemy spokojnie je spenetrować, zinfiltrować, zlutować, no cokolwiek. To dobra, to Jak coś tam. idziemy, no nie? Do tego. Tak, idę w twoją stronę. No. Jeżeli teraz mnie się uda przetrwać dłużej i tobie tym bardziej, to odcinek przynajmniej będzie miał może jakieś pół godziny do 40 minut. Zależy jak przeżyjemy długo. No, a ty tu idziesz, no nie? W stronę tego Tak, Whetstone. idę. Jak już się spotkamy, to obmyślamy szybki plan działania, gdzie idziemy i po prostu wiesz, najlepiej by było, jakbyśmy trzymali się razem. No, to by Wtedy było najlepsze. jest pewność, że się ani nie zgubimy, ani nic nam się nie stanie, bo jakbyśmy się na przykład porozdzielali, no to jest większa szansa na to, że któryś z nas może zginąć i wtedy No i wtedy byłoby słabo. no, mówiąc właśnie krótko, słabo. No, ja tutaj już widzę ten to miasto. To dobrze, że widzisz, ja akurat idę w tą Tylko wiesz co, stronę. chyba ja chyba raczej nie będę do niego wchodzić. I bo Czyli. jakbym wszedł po prostu, to pewnie by mnie zabiło coś, bo ja kompletnie się nie znam. Rozumiem. To po prostu jak już będziesz się trzymał mnie, to musisz wiedzieć, co ja ci powiem i wtedy to zapamiętywać i wykorzystywać to No okej. w otoczeniu. To może ja pójdę w twoją stronę, No co? idź właśnie moją stronę, wtedy szybciej do mnie dotrzesz i ja będę miał mniej czasu zmarnowanego na przechadzkę w twoją stronę. Jak coś to idę tam. Już praktycznie blisko jesteśmy, tylko jeszcze parę tam dziesiąt, Parę kroków. no parę dziesiąt kroków i w sumie już jest dobrze. No cóż, ja niestety miałem tego pecha, podzieliłem No los. ale znając życie, to gdybym ja tam podszedł, to też bym mnie ściągnął i to jeszcze prościej. Czy powiem ci szczerze, że ty byłeś w ogóle po innej stronie, więc ten snajper by cię ani nie wychwycił, ani nic. Ale to na pewno był snajper, bo to w ogóle nikogo nie nic nie widziałem. No, a mam takie pytanie, jak można wyłączyć latarkę? Czy nie można? Można, naciśnij i te. Spróbuj te nacisnąć, to ją wyłączysz. Działa? No No. nie, ale to później sobie w kontrolach A to sprawdzę, wiesz? F sprawdź. F, F? tak, F, bo to O, chyba. jest, jest. No, właśnie. Bo zawsze to z innych gier się T używało jako latarka, albo L. Takie różne były przyciski w niektórych grach. Dobra, ja tutaj widzę to duże miasto, ale raczej tam chyba nie warto wchodzić. Do Boulder City owszem nie, ale co do Whinstone Mountain. Bo ja tutaj już jestem prawie przy tobie. To dobrze, bo ja widzę tą żółtą strzałkę, to jest właśnie ułatwiające sytuację, bo przynajmniej cię będę mógł widzieć. No, mam tylko nadzieję, że nikt mnie nie zabije teraz. Aha, i jak masz po prawej stronie na górze, jakby taki znacznik wykrycia.
I masz go na zielono, nie? No wiem, jest cały na zielono. No to dobrze, to znaczy, że cię nikt jeszcze nie zauważył. Jeżeli masz na pomarańczowo, to lepiej O, widzę cię, odkucnij. widzę cię. To dobrze, jeżeli masz go na pomarańczowo, to go lepiej, to lepiej odkucnij i nakłócanego. Jeżeli jest już na czerwono, to No. też odkucaj. Jeżeli cię ktoś zobaczy, to już po prostu O, wiedzą, że... czekaj, widzę cię, No no. dobrze, to już akurat jedno mamy z głowy. No ja jestem bez niczego, bo ja już nieraz rozgrywałem. Okej, No. dobrze, to chociaż już tyle. Dobrze, że jeden Okej. cel mamy spełniony. To teraz No co tylko... najważniejsze, że się spotkaliśmy. No dobra, to już pomijmy tą kwestię. Teraz pytanie, gdzie chcesz iść? Gdzie No mamy... moglibyśmy splądrować tą pierwszą lokację, jaką jest to Whitestone Mountain. No Dobrze, nie? okej, to zgadzam się i ruszajmy w tą stronę. Jak chcesz, to idź za mną, chociaż to ty powinieneś się oprowadzać, bo ty masz latarkę. Ty możesz sobie przy... Słyszałeś? Do Ktoś... kina, no właśnie słyszałem, że są. Nie, ja taki gwizd słyszałem. Ktoś jakby z czatu głosowego zrobił. Ha. Bo ja No słyszałem. znowu coś słyszałem. Lol. Dobra, jak coś, to uważaj. To jest No. akurat to jest mniejsze miasteczko, więc tu powinniśmy być w stanie przeszukać ilu graczy, 25, no to nie jest już aż tak tragicznie. No. Bo mimo tego, że jest 40, to liczba graczy spada prawie o połowę. O, coś tam widzę chyba już. Albo mi się zdawało. Jak coś, to itemy ci się podświetlają na niebiesko. Wiem, widziałem właśnie. Teraz tu odkucnij. Jeżeli nie chcesz się wdawać w walki z zombiakami, to lepiej kucnij i ją omijaj. Jeżeli nie ma wyboru, No. wtedy stawiaj do walki. Tylko najlepiej w pojedynkę, bo jeżeli kilka zombiaków, to... znaczy w tym przypadku jest nas dwóch, to jakby na nas dwóch zombiaków, to To by jeden... było prościej. Tak, bo jeszcze było, dało radę. Ale jakby było trzech, czterech, to już nie da rady w sumie. No, tutaj Dobra. wchodzimy do pierwszej lokacji, no nie? No, to jest... To, tu nie wejdziemy, bo to jest A. akurat replika domu. No Bo i... miałem przez chwilę na czerwono, teraz też. Znowu. Czekaj. Idź za mną cały czas. No, idę za tobą. Dobra, jest tu sobie zombiak. Cały czas mam na czerwono i nie wiem czemu. Jeszcze cię nie wykryto, ale to musisz uważać, jakby taka ostrożność jest No, no. wymagana. Dobra, teraz trzeba będzie przeskoczyć przez płotek. Dobra, bij zombiaka. A w sumie... Dobra, bij go. Po głowie go bij. No, bije, no, bije. Czekaj, jak coś, to też ci pomaga. Aha, i jak jesteśmy razem, to friendly fire jest włączone, więc mnie nie zabijesz. No, to dobrze, to bardzo dobrze. Dobra, to ubiłeś zębiaka, tak? Dostałeś exp. No chyba tak, nie wiem, nie zauważyłem. Exp ci pada po prawej stronie z boku. No, dobra. Dobra, tu chyba powinniśmy jeszcze sprawdzić, a chociaż nie wejdziemy do Nie tego. wejdziemy do tego też? O, No coś nie. tu. Co? A nie, bo mi przed chwilą. Zombiak, uważaj za tobą. Wow. Trafił cię. Nie trafił mnie. To dobrze, masz szczęście. Teraz mnie ja zabiłem. No, dobra. Dobra, i możesz już odkucnąć póki co. Dobra, batonik. No to weź go, bo ja mam właśnie. Dobra, to fajnie. To, no, ale to te, jak coś, to musimy oszczędnie z prowiantami, z czymkolwiek. No wiem, ja właśnie oszczędzam się. Dobra, to tu nie Ja widzę, wejdziemy na pewno. Nie, wejdziemy. To wiesz co? Kucnij i wchodzimy. ale ona idzie. To bij. No bij. Jak coś, to obserwuje otoczenie, czy nie idzie następny. No ja ją cały czas biję. Nie rób uników, tylko ją bij cały czas. Czekaj, pomogę. Zacznie jakoś jest taka żywotna. No niektóre są.
Myją... Lol. Twarda. Jeszcze. Lol, prawie twarda. Dobra, mniejsza. To mi chyba... Jeszcze tamtego zabijemy, czy jak? Nie, kucaj. I cały czas na to... O, kij golfowy. To już w sumie wezmę. Jak coś, to biorę jeszcze kapelusz. Idzie. To bij się. Jak coś, no to mogę tylko ją jeszcze od tyłu. Echo słyszę nieco. To jest. Z twojej strony. Weź sobie kasę. No, dzięki. Jakiś tutaj jest... co to jest? I tam chyba mamy granat. A, to jest jak... I... To jest jakby większa lornetka. Tutaj mam... Znalazłem maskę. To weź sobie. O, granat. No, granat właśnie, żeby znaleźć. To trzeba z tym granatem, wiesz, ostrożnie. Musimy no. To tak wykorzystać, jest żeby... łopata, ale nie wiem, czy... Nie opłaca ci się, nie bierz jej. Ona słabo bije. Dobra. Tu był jeszcze tylko batonik. Nie, dobra, to domek sprawdzony. Mamy lornetkę. Taką jakby z większym zoomem. Mhm, to dobrze. Jak coś, to ja będę obserwatorem. No wiem, bo ja mam tą latarkę tego. Dobra. To masz latarkę, to masz sobie. A która godzina w ogóle? 21, to właśnie twoja latarka będzie przydatna. Mhm. Dobra, to teraz tak. Idziesz za mną. Hmm? Idę za to. A jak zombiak nas zauważy, to ty bijesz, dobra. Ej. A do tego przykładu tego zombiaka teraz ubij. Dobrze, dzięki. No, nie ma sprawy. I to teraz nam trzeba ubić. Bo on następnie żywotny. Kolejny tak. Dobrze. Znowu ja dostałem expo. Ale spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo jest drzewko skilli i tam można sobie ulepszać siłę, żywotność czy głód. Mhm. Bo to są właśnie główne te trzy pierwsze drzewka, które się ulepsza za expa, które zdobywasz przy zabijaniu zombiaków. Szczerze, to może włączę latarkę? W niej się kończy bateria, czy nie? Chyba raczej nie. Nie, nie kończy się. Miejmy nadzieję. No. O. Dostałeś? Nie, nie dostałem. Czekaj, ale... wykorzystuję teraz moją lornetkę. Czekaj. Ty pilnuj, ty patrz chyba... w tą stronę, gdzie ja patrzyłem, a ja patrzę w drugą. I sprawdzę, czy nie ma przeciwnika. No to był tylko zombiak. Dobra, padały strzały, to idź za mną. Dobra, idę za tobą. Ja cały czas obserwuję lornetką. Tam jest jakaś tarcza. Nie tutaj osłaniam tyły. Uważaj. Z ciebie chodzić. Patrz na drzewa, bo zawsze mogą się wyłonić przeciwnicy. O. Jacyś surliworzy inni. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj jest jakiś budynek, więc można tam pewnie wejść. Dobra, idziemy. Obserwuję otoczkę. Wow! Zabili cię? No. Nie też, ale się przestraszyłem. O Boże. Dobra, wiecie co? No to dzisiaj będzie taki krótszy odcinek. Krótszy, no. No nie sądziłem, że to tak się skończy. No, czyli tak jak przewidzieliśmy, Winestone Mountain, no też są przeciwnicy. Ale... No niestety nie przeżyliśmy nawet pierwszej lokacji. No... Trudno, ale... Trochę szczęścia byśmy mieli więcej i... Ale powiem ci, że następnym razem możemy się zgadać i pójść w jakieś mniejsze otoczenie. Na przykład tam, gdzie ja byłem w drugim odcinku dla przykładu, albo trzecim bardziej. O, w trzecim odcinku, tam w ostatnim, gdzie byłem w tych czterech lokacjach. Dobra. Dzięki. No i powiem tak szczerze, wracając do tematu, to powiem ci tak, że na sam początek gra mi się bardzo podoba i myślę, że będziemy dalej z niej nagrywać, no nie? No tam, mam nadzieję, że tak będzie. No i myślę, że ci się podobało jak na razie, tylko krótko, no ale co poradzić, no. No. Najważniejsze, że się grało i podobało. Miejmy nadzieję, że następnym razem też będziesz miał... Powiem tak, klimat był bardzo fajny. Aha,
i tyle. Nie, klimat i ogólnie to, że graliśmy w koopie, to też było bardzo fajne, no i myślę, że będziemy dalej grać. No A... tak, tylko wiadomo, że nawet jeżeli ja mam przegranych tam kilkadziesiąt godzin, to i tak nie będę tak idealnie zgrany z tobą, bo to chodzi o to, że No, my obaj wiem. się tam ulepszamy w tej grze i tak dalej. No w sumie, no było fajnie. Miejmy No, trochę nadzieję, żeśmy że... się pośmiali, trochę poprzestraszali. No tak, więc miejmy nadzieję, że następnym razem dłużej przetrwamy i dłużej się No. pośmiejemy. Tylko po prostu musimy lepiej rozplanowywać podróż, bo póki co to jest na razie kiepsko, ale miejmy nadzieję, że No. następnym razem będzie lepiej. Ja podsumowuję ten odcinek na całkiem przyjemny. No mimo tego, że nas koleś z shotguna wziął obu, najpierw ciebie, ja byłem No powiem tak, świadkiem. ja się troszeczkę przestraszyłem. No ja wiem, no to i właśnie chodzi o to, że jak grasz na tych serwerach, gdzie jest najwięcej graczy, to wtedy czuć tą moc survivalu, Hmm, bo jak no. będziesz grał gdzie na serwerach, gdzie będzie po 3-5 osób, to nic nie poczujesz. No to będzie zwykły survival, taki single player praktycznie. No właśnie. A tak to jest odczuwalne. Dobra, No. dziękuję wam bardzo za obejrzenie czwartego odcinka z Infestation Survival Stories, w tym razem w duecie, i miejmy nadzieję, że następne odcinki też będą z tobą. Być może nawet jeszcze ktoś będzie chciał dołączyć do naszego duetu, No, żeby fajnie z... by było. Tak, i miejmy nadzieję, że odcinki będą się częściej pojawiały. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! Pa, pa.